Rozpoczyna się kolejny okres pozyskiwania środków unijnych na działania wpływające na zrównoważony obszar rozwoju obszarów wiejskich, w tym także na scalanie gruntów rolnych. W związku ze wstępnymi deklaracjami dotyczącymi przystąpienia do programu scalania gruntów powziętymi w wybranych miejscowościach na zebraniach wiejskich w listopadzie 2017 roku, we wsiach tych będą zbierane przez uprawnionych urzędników Urzędu Miejskiego w Żarowie zgody właścicieli nieruchomości na przystąpienie do programu scalania gruntów. Są to korzyści związane z poprawą rozwojem obszaru wiejskiego, na którym się znajdują. Czyli mieszkańcy wsi dostają zupełnie nową możliwość przeobrażenia swojej miejscowości. I to pod kątem rolnym, czyli tych gruntów rolnych, które użytkują rolnicy, ale również zwykły mieszkaniec ma duże możliwości wprowadzenia zmian w obszarze, w którym żyje. Czyli tutaj mówimy o poprawie dróg transportu rolnego, którymi się poruszają nie tylko rolnicy, ale również mieszkańcy. Czyli jeździmy na rowerach, jeździmy na rolkach, wypoczywamy, spacerujemy. Również te elementy podlegają modernizacji, czym poprawiamy swój nowy obszar, swoją wieś. Aby zapoznać się z procedurą scalania gruntów rolnych, burmistrz Leszek Michalak zaprosił rolników, radnych Rady Miejskiej i mieszkańców wsi na spotkanie w tej sprawie z Lesławem Wołczem, dyrektorem Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Pawłem Kaśków, geodetom powiatowym. Do scalania gruntów mogą przystąpić wszyscy właściciele gruntów położonych na obszarze scalania. Nie tylko rolnicy, ale również właściciele nieruchomości położonych w danym obrębie. A co zrobić, żeby wszcząć całą tą procedurę? Proszę Państwa, należy złożyć wniosek do starosty, w tym przypadku starosty Świdnickiego. Proszę Państwa, scalenie będzie mogło się odbyć tylko wtedy, kiedy będzie ponad 50% wniosków gospodarstw rolnych, bądź ponad 50% obszaru gruntów, które będzie podlegało scaleniu. Mamy już przykłady, że niektóre wsie, które uczestniczyły w postępowaniu scaleniowym i zagospodarowanie postaleniowe, które u nich zostało zrealizowane, przyczyniło się do tego, że w konkursach na najpiękniejszą wieś czy najpiękniejsze sołectwo uzyskiwały o wiele lepsze wyniki, ponieważ oprócz tego, że są drogi nowe, są nowe zadrzewienia, które pięknie komponują się z otoczeniem, kwitną latem, wiosną. Także te elementy poprawiają się automatycznie, ale oprócz tego w momencie, kiedy budujemy nowe drogi, często za zabudowaniami, powodują to, że mieszkańcy porządkują również swoje otoczenie i tym samym również to otoczenie pięknieje. Także naprawdę jest warto przystąpić do takiego projektu. A czy każdy mieszkaniec ma decydujący głos? Tak, każdy mieszkaniec, który jest właścicielem gruntu, na którym to scalanie jest przeprowadzone, czyli tam, gdzie jest objęty scaleniem ten grunt i jest on właścicielem, ma prawo głosu. Na każdym etapie postępowania może uczestniczyć i swoją decyzję przekazywać do osób, które realizują to postępowanie. A co ze środkami finansowymi przekazanymi na ten program? Środki finansowe, które są przekazane na ten program, są jakby z dwóch źródeł. Jedno źródło to jest Fundusz Unii Europejskiej, a drugie źródło to jest Skarb Państwa. To jest powiedzmy 1/3 Skarbu Państwa, 2/3 Funduszu Europejskiego. Całość kosztów, które pochłania to przedsięwzięcie, jest w 100% zagospodarowane tymi środkami. Nie ma innych kosztów, które musi ponieść czy uczestnik scalenia, czy starosta. Czyli mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów? Mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów. W zasadzie kosztem jego tylko jest czas, który musi poświęcić, ponieważ każdy uczestnik postępowania musi się zaangażować. Znaczy, warto byłoby, żeby się zaangażował i uczestniczył w tym postępowaniu, czyli musi zagospodarować swój czas tak, żeby na każdym etapie tego postępowania być świadomym tego, co się dzieje i decydować o pewnych faktach.